wszyscy nosimy dżinsy, wszyscy lubimy dżinsy i nie o to chodzi, żeby tak naprawdę tutaj czuć się źle, że je nosimy czy mamy. Tylko pamiętajmy o tym, że oprócz standardowej produkcji tworzenia dżinsów jest też wiele innych alternatywnych, które są dużo bardziej przyjazne dla środowiska i o tym warto pamiętać. W tym roku na przykład po raz pierwszy będziemy wprowadzać do naszej kolekcji dżinsy, które będą wykonane z tencelu. Tencel jest to włókno drzewa bukowego. Jest to przędza opracowana przez firmę Lenzing z Austrii, która jakby spełnia wszystkie normy środowiskowe przy produkcji tej przędzy i jest w 100% biodegradowalne i ekologiczne. Wygląda dokładnie tak samo jak dżins. Ale to nie jest jedyna forma. Można też po prostu kupić dżinsy bawełniane, które przyszły inny proces niż ten szkodliwy i nieprzyjazny dla środowiska. A zatem jakby zachęcam Was do szukania różnych innych form dżinsu i różnych alternatywnych form dla tego materiału, bo nie o to chodzi, żebyśmy przestali w nich chodzić.